Teraz chcemy przejść kawałek przez ten port, pokazać wam pewne rzeczy, żebyśmy sobie doszli tam do tego muzeum w odpowiedniej porze. Tam się podzielimy, grupa 3-4 na obiad, grupa 1-2 na zwiedzanie. Troszkę głośniej wam powiem, bo mamy niedoczas. Wejdziemy sobie teraz na kraj numer 13, na której mamy 10 domków na wodzie. One są normalnie pod wynajem. W tamtym roku nie skończyliśmy budować we wrześniu. Dom numer 9 i 10 jest otwarty, więc każdy z was może sobie wejść, zobaczyć, jak to wygląda struktura pokoju. No trzeba! No koniecznie. Więc nie będę opowiadał, co jest w środku. Wiem, że włącznik do łazienki jest po niewłaściwej stronie, więc proszę mnie jeszcze. Thank you.
jesteśmy przed Memuatkiem. Dlaczego Memuat? To Marta Bury o tobie, to jest pani koordynator całego, pani konserwator. I koordynator całego projektu, więc Marta was też będzie oprowadzała. Natomiast tu mamy dwa budynki oficyjne, które i spichlerz. Jak będziecie tam w środku, to wam opowiem, że przed spichlerzem tutaj kiedyś był też grob. Bo odnaleźliśmy, jak żeśmy kopali, tutaj obniżaliśmy poziom w spichlerzu, to odnaleźliśmy kadzie piwne, więc był tutaj grob. Tu macie pensjonat, w którym można sobie przyjechać, tam jest 50 ponad miejsc noclegowych, tam jest restauracja, a w piwnicach jest najstarsza tawerna na Mazurach, która się nazywa Zenza. I pewnie jak stąd wyjdziemy, to tam sobie pójdziemy, jak deszcz pada, to kupę wody. Obejdziemy sobie tam do parku, zobaczycie sobie pałac, zobaczymy i wrócimy, pojedziemy sobie aleją dębową, grabową, aż do herbaciarni. Herbaciarnia to też Marta pewnie opowie, ale też powiem, to pan hrabia wybudował pani hrabince, bo ją zdradził. Więc jako w przeprosinach, od razu zdradził. W przeprosinach jej wybudował herbaciarnię. Michał, powiedz jeszcze, że w tym jest apartament, gdzie można spokojnie przyjechać z młodą sekretarką. Jest rewelacyjny. Z dwoma, bo jest dusza. W 1958 roku to był rezerwat Mokę. Od 4 do 6 hektarów zależy, kto wytyczał jak. Takie są dokumenty. Później powstał również rezerwat Sztynort i w 2017 roku one zostały przeniesione w jeden duży ponad 400-hektarowy rezerwat ścisły, do którego nie można wchodzić, tylko za zgodą regionalnej dyrekcji ochrony. Ale też tak naprawdę porównać sobie poroża tych różnych zwierząt, które się występują. Czekamy na śmiałka, który pomyśla nam wszystkie swoje dokładnie. Kiedy to jakieś rzeczy mogą się wydarzyć? No ale nie wiem, tego już nie uda. Jest bardzo fajna książka, która opowiada o kuchni dawnych Mazur, wydana przez Olsztyńskie Wydawnictwo, więc też polecam. Wiadomo, jak to robi też budynków, w którym był, miał sklepienie, było na tyle duże, ale wiemy też, że pałac nie stoi w swoim pierwszym oficjalnym miejscu, więc prawdopodobnie mogło być to też pierwsze miejsce, w którym był tak naprawdę pałac Rendorfów, ale wiadomo, że w wieku XVI on się pałac prawdopodobnie wtedy zostało zmienione jego miejsce. On jest też tak troszkę złokła i nie ma tego frontalnego widoku. Na jeździe takich różnych rzeczy właśnie znaleźli w trakcie remontu. Proszę się przyjrzeć też tej ceramice na tym miejscu. Jak zobaczycie sobie tę kolorystykę, to była dla nas też inspiracja przy tworzeniu tego miejsca. Jeżeli popatrzymy sobie na kolory, których stolarki okiennej czy drzwiowej, to można tę inspirację też tam znaleźć, żeby to wszystko też jest takie bardziej spójne. Faktycznie takie czerpanie tego wzorca z tej historii, które było tutaj. 5 km stąd w kamionku są robione takie warsztaty, piny albo tylko na takim właśnie jeszcze raczej. Więc dam Państwu tutaj chwilkę, żebyście sobie na spokojnie się rozejrzeli, popatrzyli, jak jeszcze mieć jakieś pytania, to jestem. Jak sobie później, przejdziemy później na piętro żeglarskie. Dobrze? Miałem międzynarodowy pamięć. To jak sobie popatrzycie na te słupy, które są na dole, takie motylki, to są niestety teraz na piętrze żeglarstwa, w takim miejscu, gdzie każdy może spróbować sobie, czy faktycznie mu to żeglarstwo odpowiada. Możemy sobie przybliżyć, jak wyglądają całe oznakowanie jezior, żeby nam się nie pomyliły, który kolor czerwony, zielony, żeby wiedzieć, która jest, którą stroną brzegu, gdzie mamy wpływać, żeby nie wpłynąć na kardynałki, które również są tam oznakowane, żeby się lepiej orientować na tych jeziorach. Ale mamy też informacje na przykład o kanale mazurskim na podstawie książki pana Krzysztofa Stachowskiego, która powstała w tym roku, w 2024. I tu jest na przykład seria takich rzeczy, które są ze starych śluz piaski, między innymi takiego oświetlenia, ponieważ kanał mazurski miał służyć również do pływania nocą. Ta lampa jest o tyle ciekawa, bo jak się Państwo przyjrzecie jej, ma również ślady po kuli, wlotowej i wlotowej. Ktoś próbował ją zgasić w ten sposób, bo pewnie
świeciła, więc trzeba ją zmontować. Ale powiem, jak Michał i Marek, którzy często opowiadają, mówią o pracy ze szwagrem, że razem tutaj wycinali, podnosili tę konstrukcję, to z kolei mój małżonek naprawił elektrykę w tej lampie, więc ona świeci. Brawo. Jakichś mazurskich, turystycznych, jak one się rozwijały. Od Pomegi po Maxusa 34, gdzie widzimy, jak to wszystko się zmieniało, rozwijała tak naprawdę los. Szanowni Państwo, jesteśmy na głównej osi jakby widokowej całego założenia parkowego tutaj w Sznorcie. Tam jest czyli jedna główna oś, druga główna oś. Ta oś wschód, zachód, mamy tam kapliczkę i tam przychodzili lędowcowie modlić. Natomiast tam na samym końcu mamy herbaciarnię, o której będziemy zaraz przechodzić. To co powiedziałem, że pan hrabia zdradził panią hrabinę tam? I wybudował herbaciarnię na kształt świątyni greckiej. Żeby ją mieć z daleka. Ale Johansson jest. Ona tak jak ma tutaj, to ma Johansson na. Dobrze, mamy już dwie osoby. No pojdzie, ja potrafię grać, ja potrafię grać na akordzie, na akordzie. Słuchaj, bo czekaj, a jakbyśmy się tak podzielili na mieszane grupy? Facet z babą? Ja taki był plan koniecznie. Tak? A, to teraz skoczymy. No to sprzedajcie ten, bo to jest mowy. A ja słabka? Nie ma słabka. Który następny położy? Dolny. Tak, tylko tam trochę na piasku. Zostawia cień. Zostawia cienia trochę.
Wojtek 50 po raz pierwszy. 60 po raz pierwszy, drugi, pierwszy. 70. Ile? 70. 70 po raz pierwszy. 70 po raz drugi. 90. 80. 90. 90 po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz trzeci. Wojtek wygrał. On ma taki kurtek z Wilka z 8, no ale będzie miał 9. A pieniądze są mniej. 50 po raz pierwszy. Jola. Jola, 50 po raz drugi. Jola. No i Jola po raz trzeci. Wiecie co? Jak wam nie wstrzymał? Jeszcze spokojnie. Opakowanie to. Opakowanie to stopno. Jola. Jak mu dasz kogoś, to będzie widział sobie. Nie, to dwóch, to się do pomocy. A czy on się nadaje, żeby na moje gołębiowe? Tak. Jak w oczy spojrzysz teraz, swojego pleca teraz, to wszystko takie robi masę. Straciłaś patyganta, chciał kupić ci trabanta. Czy warto było dla tych panów iść? Mój ragazzo Forda Capri ci nie kupi. Błona notte pewnie też nie boli ci. Jeszcze wierzy, że dla ciebie śpiewa drugi. Ja chciałam milę stać na latach. Aja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 j
Dzięki, żeście dotarli. Dzięki, żeście się spełnili w pełni. Wszyscy teraz płyną sobie, gdzie chcą, tam na ten. No i co? No i podobało się? No i słuchajcie, jest propozycje, są różne, spotkać się jeszcze raz jesienią, wczesną. W zależności od wyboru dzisiejszych. No, ale to... Mamy dwa wyjścia, w Brukseli albo w Moskwie. Co wy tyle? W Moskwie! Wszyscy startujecie. Dobra, Moskwa! Czyli na Placu Czerwonym. Dobra. Albo w Brześciu. No i tutaj poproszę panią, która się zna na tym. Chodź tutaj pani. Pani proponuje, żebyśmy się spotkali we wrześniu albo w październiku. Gdzie? W Szczytowie. Brawo! No dobrze, czyli mamy data, wtedy czyli co? Puszczykowo? Kto jest przeciw? Przegłosowałem. Jak zwykle. Ja mam rakiety. A ty masz rakiety. A nie mam kijków. Ale tam. Wysłuchaj, no. Oto wyskoczy, daj kartę, tam wyskoczy na godzinkę, tam chciałbyś się. Dobra. Czyli wpisujemy wstępnie 10-13 października. Czwartek, niedziela. Puszczykowo. Pani organizatorka, przyślij mi informacje na temat ceny, kosztów. Ale czy są w ogóle miejsca? Czy są miejsca? No i gdyby się udało... Teraz ile osób jest? 60. 60. Nie, no. Myślę, że ten limit to jest około 60. Teraz u nas miało być 58, 59, 60, a przyjechało 49.
Nie, no 49. No i jeszcze jeden doszedł taki ten z tą komórką, co tu chodził. O ten, ale to był 50. Spotkanie tutaj, idziemy na statek i płyniemy. Płyniemy przez 3 miesiące, żeby dopłynąć do Puszczykowa. Puszczykówka. Puszczykówka. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy bardzo. To jest ostatni raz, gdzie żeśmy nie tańczyli. To jest skandal. 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 Dziewczyny były rozgrzane, tylko faceci nie. Nie, ja rozwiązałem tutaj ten portfel. Na pewno. Dobra, dawajcie do zdjęcia. Czyli do Puszczykowa panie przywożą szpilki, a panowie lakierki. A jaki jest motyw przewodni? Boga, boga. Thank you.